Hej, cześć, witajcie moi drodzy w odcinku rekrutacyjnym, nie informacyjnym, nie żadnym odcinku standardowym, tylko rekrutacyjnym, który ma na celu jakby pobór nowych członków mojej grupy STW. Nazwa się nie zmienia, tylko po prostu będą nowi członkowie. Oczywiście już nie będą ci sami, nie będzie tak, że każdy go przyjmuje na samowolkę, tylko po prostu stawiam 10 wymagań i to te 10 wymagań będą jakby takie pod podanie, które po prostu będziecie składać, a ja będę sprawdzać, kto będzie odpowiednikiem do mojej grupy, kto po prostu będzie godny przyłączenia się do mojej społeczności. Dlatego zaczynam. Pierwszym wymaganie to będzie nick gracza. Możecie sobie utworzyć jaki tam chcecie, byle po prostu był odpowiedni i adekwatny do po prostu waszych ników. Nie dawajcie jakieś takich gównianych ników, bo to będzie w ogóle wstyd i porażka. Dlatego dawajcie sobie jakieś konkretne niki i po prostu przed nikami ma być w kwadratowym nawiasie STW. Oczywiście te pod warunkiem, jak już dołączy do mojej grupy i jak będzie odpowiednim członkiem mojej grupy, to wtedy sobie będzie mógł wpisać przed nikiem STW. Drugi wymóg, jaki będzie, to wiek. No, tu sobie tak szybko przemyślałem, ano dam sobie od 15 do 17 roku życia, żebym nie przesadzał ani tam zbyt wcześnie, ani już tych starszych, bo to będzie troszeczkę niedoważone. A tak do 15, 16, max 17 to już jest odpowiednia ilość wieku. Długość gry, no najlepiej, żeby ten gracz miał już długość gry tak od roku do max 3 lat, bo to chodzi o doświadczenie, ile już gra, czy jest już obeznany w tym. Czwarte wymaganie to będzie umiejętności pojazdami, czyli kierowanie nimi, naziemnymi pojazdami. Lepiej, żeby po prostu potrafił kierować jak w realnym świecie, żeby nie jeździł jakiś badasowski wariat, bo to będzie troszeczkę dziwne. Kolejne wymaganie to jest podobne, tylko że umiejętność szybowania pojazdami lotniczymi, czyli helikoptery, czy tam dodosy, czy jak tam wy to nazywacie. No, żeby lepiej też było jakoś w harmonii, żeby nie przesadzać, bo pojazdów mam kilka, to potem się zrobi ewentualnie testy pojazdami i tymi naziemnymi, i tymi lotniczymi, powietrznymi. Kolejny wymóg to umiejętność dobrego strzelania. Tak, to jest istotna rzecz przy każdej akcji, żebyście mogli tworzyć ciekawe, konstruktywne akcje, które po prostu kończyłyby się naszym zwycięstwem. Oczywiście też będzie jakby taki mały trening, nie wiem, coś się wymyśli, znajdę na to plan i sposób, wtedy będziemy jakoś się z tym zastanawiać. Kolejny wymóg to współpraca i tutaj to też jest istotna jakby bariera komunikacji, bo to też będzie podchodziło pod kolejny wymóg, który jest podstawą. No, współpraca, jeżeli chodzi o komunikatywne porozumiewanie się, bo jeżeli nie będzie jej, a jeszcze wręcz przeciwnie, będzie zaburzanie współpracy, to wtedy nie ma sensu takiej osoby trzymać na siłę, skoro ona zaburza tą współpracę w grupie. Kolejna rzecz to ta komunikacja, to chodzi o słuchawki i TS3, ewentualnie Skype, chociaż bardziej bym rekomendował TS3, bo tam mogę ustawić nielimitowaną ilość slotów i wtedy można by było się w szerszym gronie komunikować. Przedostatnie jakby
przedostatni punkt tych wymogów to zachowanie. No tak, to też podchodzi jakby pod współpracę i komunikację, bo to utrzymuje ze sobą jakby harmonię. No to po prostu w zachowaniu chodzi o to, żebyście nie robili z siebie przysłowiowego pajaca i żebyście ogarniali cokolwiek w danej sytuacji gry. Żeby nie było tego, że zaczynacie robić z siebie idiotę, dekla i tak dalej. Nie będę wymieniał dalszych epitetów. No i ostatnia rzecz to coś o sobie. No po prostu napisać o sobie. Możecie napisać, jak macie tam na imię, czym się tam interesujecie i po prostu to, co lubicie najbardziej robić i tak dalej. I co chcecie w tym ostatnim punkcie, to będziecie pisać. Zrobię adnotację szablonu podania i wy po prostu sobie go przepiszecie, zrobicie ewentualnie pauzę w tym że czasie, oczywiście na cały czas materiału będzie ta adnotacja. No i jeżeli będą jakieś podania złożone i odpowiednio adekwatne do moich wymagań, to wtedy będziemy w ciągłym kontakcie i być może nawet dokonamy treningów. Potem ewentualnie dołączy do mojej grupy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka rekrutacyjnego, który ma na celu utworzyć nową grupę. Tak, reaktywacja Scorpio Team widzowie. I myślę, że mój plan może nie jest jakoś strasznie ambitny, ale na miarę moich jakby takich konwencjonalnych możliwości twórczych, aby po prostu już ten team skonstruować na tyle dobrze, żeby każdy się mógł czuć komfortowo i żeby atmosfera każdemu sprzyjała. Trzymajcie się, na razie, yo, i PS, piszcie w opisach wasze podania. Szablon będzie jako adnotacja przez cały materiał. Na razie.